Hej, hej, dzień dobry czarodzieje i czarownice, witam w kolejnym odcinku Hogwarts Legacy, czyli Dziedzictwo Hogwartu. Jesteśmy w trakcie zajęć, a w zasadzie po zajęciach opieki nad magicznymi zwierzętami. No i właśnie, nasza koleżanka z Hufflepuffu chce nam pokazać coś w lesie. Podejrzewać można oczywiście, że chce nam pokazać jakiegoś zwierzaka, bo ona ewidentnie jest tutaj chyba zajarana tymi magicznymi stworzeniami. Strzelam, że to może być hardodziob. Raczej hardodziob, hipogryf, przepraszam bardzo, bo hardodziob to... Quite the weather you're having, do you think? Poppy, where are you taking? It really is much better if I just show you. Okej. A w zasadzie właśnie hipogryf, no bo hardodziob to był... Don't worry, to było imię we're nearly there. Tego It's hipogryfa. Just ahead. No albo to może być jednorożec, albo testral, albo jeszcze coś innego, tych magicznych zwierząt jest całkiem sporo. Stand back. Hipogryf. Aj, piękny. Please meet Highwing. Isn't she just magnificent? Wzniosło skrzydła. Go on, introduce yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. Ukłoń się. Jeszcze raz? O, jak słodko! Polubił mnie. I knew it. I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. A bardzo chętnie, proszę bardzo. I check on her every once in a while. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. Nie mamy fretek dla niej, no ale cóż. No i sobie poleciała. Wyczesana, nakarmiona, zadowolona. So. What did you think of Highwing? No, wspaniała jest. I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howen mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the Ministry to help. I don't often agree with Professor Howen, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. No, pytanie, czy możemy coś z tym zrobić? That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on. What they're doing. Poppy. No, ja bym chętnie pomógł, oczywiście, jeśli mogę. Information is power. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. Okie dokie. Misja ukończona, zajęcia o zwierzętach. 260 punktów doświadczenia, całkiem sporo. Naprawdę nieźle. Czy ja tutaj przewidzę? Dupy światło skrzydłe? Jak najbardziej. Skoczmy sobie jeszcze za pamięci do sekretnego pomieszczenia, a dokładniej pokoju życzeń. Dlaczego? Ano dlatego, że zobaczyć, czy nam tam coś nie urosło. Zwłaszcza malwa. Łodyga ślazu, liście malwy. I tutaj bym też malwę zasadził, mimo wszystko. Opróżnij i zasiej malwę. O,
Będziemy mieli malwę razy dwa. No i zobaczyć trzeba, czy nie ma czegoś do identyfikacji. Brak do zidentyfikowania. No dobrze. To Akio w takim razie. To tak i to tak. Takie bardziej ofensywne czary. Zobaczmy w takim razie, jak wyglądają zadania, misje. Klucze te dalej. Człowiek za księżycami. No właśnie, z tym człowiekiem za księżycami i z tymi demimozami jest o tyle problem, że... Chociaż nie, wiem, gdzie są dwa demimozy, to na pewno. Możemy sobie od razu tam pójść za pamięci. Mianowicie na pewno jest jedna w wieży wróżbiarstwa. Skrzydło szpitalne, nie. Gdzie jest wieża wróżbiarstwa? Tutaj? Biblioteka klasa eliksirów, nie tu. Wieża astronomiczna. Kurde, gdzie była wieża wróżbiarstwa? Na pewno w klasie profesora Figa. To też sobie przy okazji tutaj skoczmy. Do klasy profesora Figa, bo tam pamiętam, zwracałem na to uwagę, że tam jest demimos. Więc od razu można go za pamięci złapać. Myk. I on jest tu. No właśnie, tylko że te demimozy tylko i wyłącznie są do zdobycia w nocy. Proszę bardzo. Że pogoń za demimozami, tymi przynajmniej, które kojarzę, gdzie mogą się znajdować. Okej, okay, i wieża wróżbiarstwa, biblioteka klasa eliksirów, nie. Tu. Wyblokowany dziedziniec, wieża wielkich schodów. Kurde, gdzie to było? Wieża zegarowa. O, pracownia wróżbiarstwa, tu jest, o. Świetnie. I do pracowni wróżbiarstwa musimy się pofatygować nawet po tej drabince. Po drabince musimy się pofatygować. O, plum plum. Coś mi tu plumka. Nie wiem, czy to właśnie nie w klasie wróżbiarstwa na górze. Także to będą kolejne dwa demimozy. Jeszcze w księgach i zwojach w Hogsmeade kojarzy, że jest demimos. Aha, proszę bardzo. Model do wróżenia z ręki. Ten stojący model wielkiej dłoni stanowi pomoc naukową na zajęciach wróżenia z ręki. Zależnie od kątu, pod jakim będzie się z niego wróżyć, będzie mieć albo wyjątkowo długie życie, albo najpewniej czeka go śmierć w przeciągu 2 tygodni. Professor. O nie! Could you remind me of the purpose of the assignments you set for me? Seeing the future is only part of what I teach my students. They must also be prepared for what the future may hold. Hence the need for you to complete certain tasks as part of your education. No tak, smarki trolla muszę zdobyć. When you have finished the tasks, return to me and you will be able to learn Descendo. I shall be waiting. Okej, okay, dziękuję, ale my tak w zasadzie nie chcieliśmy z wami porozmawiać, tylko opędzlować tę skrzynię. Musimy znaleźć smarki trolla, żeby nauczyć się. Mamy kolejnego demimoza. Pani Mudivo Onai. Z ramienia profesora Blacka mam zaszczyt jako wicedyrektorka zaoferować pani posadę profesor wróżbiarstwa w Szkole Magii i Czarodziejstwa Hogwart. Nasze grono profesorskie jest podekscytowane perspektywą współpracy z panią. Prosimy o jak najszybszą informację o pani decyzji. Z niecierpliwością czekam na odpowiedź. Serdecznie pozdrawiam, profesor Matylda Weasley. Albo Wesley. Wesley? Weasley. Więc za pamięci można skoczyć do Hogsmeade, jak wiem, że tam jest demimos. Bo tutaj na razie te zadania tak naprawdę nas kręcą wokół albo kluczy Dedala, albo właśnie tych figurek Demimoza. Więc można byłoby tam za pamięci oczywiście w niektóre miejsca dotrzeć. Mamy też zadanie poboczne na południe, dalekie południe od Hogwartu. To też sobie tam skoczymy. Tylko mówię, za pamięci jeszcze tutaj te Demimozy postaram się pozbierać. Dzień dobry. O, a my tu jeszcze mamy skrzyneczkę do opędzlowania. Zapomniałem o tobie, koleżanko. A hajs się przyda. Proszę bardzo. Dobra, i lecimy na południe, słuchajcie. Mapa świata. Lecimy na południe. Gdzieś tutaj było zadanie pobokowe. Trochę bliżej. Dokładniej tu.
Czy my możemy to jakoś się przeteleportować? Oczywiście, że możemy. Możemy podlecieć trochę bliżej i przelecieć na miotle. Nie powinno być większych problemów. Aha. A właśnie, a czy my tutaj w zasadzie nie będziemy mieć jakiegoś Demimoza? Zobaczmy trochę bliżej. Irondale. Nie, Kinbridge. Posążki Demimoza. Jest! Jest jeden posążek Demimoza. Tutaj gdzieś. Pytanie tylko gdzie. O, zamek drugiego poziomu, więc niestety tu nic nie podziałam. A on nie będzie tam? On chyba na niebiesko się świeci, ten posążek Demimoza. Tak, tu jest posążek Demimoza. Proszę bardzo. Tak jak też mówiłem, że w każdej wiosce można spróbować znaleźć takiego taki posążek. W niektórych wioskach niestety te posążki mogą być schowane za drzwiami i kłódkami drugiego, trzeciego poziomu, więc to nie można tego wszystkiego tak po kolei brać. Zapraszam. Jak już jesteśmy po kolei, nie? To czemu by tego nie wziąć? Coś na górze jeszcze znajdziemy? Nie. No dobra. No to w sumie za pamięci lećmy w nocy. Ja ogólnie po nocy nie lubię za bardzo podróżować, ale lećmy w nocy. Dlaczego? Ano dlatego, że jak dolecimy do kolejnej wioski, to tam też będzie można tego Demimoza poszukać. Także oprócz zadań w tych wioskach interesują nas Demimozy. Rebellion. O, jak ładnie wszystko widać na podczas lotu. Na Revelio. O wiele lepiej i mamy większy zasięg niż jak idziemy z buta. Cyk. Aha. Zaraz. Should investigate. Co my tu mamy? Gdzie my tu mamy? Tu jest. Broszka z klejnotami. Ta przepiękna brosza przedstawiająca jakiegoś magicznego ptaka. Trudno powiedzieć, co to dokładnie jest, ale niektórzy wierzą, że ma to być jeden z ptaków średniowiecznej irlandzkiej druidki Cliodyny, które śpiewem usypiały chorych. Okej, okay, i szukamy Demimoza kolejnego. Tu nie ma Demimoza. Tu jest Demimos. Już poznaję jego kształt na... Fascinating, truly fascinating. Już poznaję jego kształt na Revelio. Cyk, 44. I ty na nas czekałeś, koleżko. Bardzo mi tym schlebiasz. Dobra, i zobaczmy jeszcze, podskoczmy sobie do... Chociaż proszę, Q zaraz możemy odblokować. Czy tu był tylko jeden Demimos? Tak, tu był tylko jeden Demimos. W takim razie porozmawiajmy sobie, co ta pani chciałaby od nas. Excuse me, madam. I thought I heard you say something. Oh, yes, indeed. Talking to myself again. I find myself to be quite the engaging conversationalist since my husband passed. Stara czarownica. Madam Althea Twiddle, pleased to meet you. Nice to meet you too, Madam Twiddle. You know, you might be interested in this. You young people love this sort of thing. My husband often ruminated on the mysterious statue just outside our hamlet. Some sort of archaic puzzle involving vases, he would insist. I stumbled upon it today when I had a burst of energy and extended my morning constitutional a bit longer than usual. An archaic puzzle? Sounds fascinating. You see, I suspected you'd be interested, and wait till I tell you about the rumors surrounding this particular puzzle. My husband Greville insisted that solving the puzzle would reveal a magical challenge of sorts. The man Wyzwanie. Was intrigued Dobra. By everything. He was about to try and solve it himself when... Perhaps you could take a look. I'd be rather interested to hear what, if anything, you find. O, gdzie jest ten posąg? Where can I find this statue? It's not far from Irondale. It's down by the shore, near those old ruins. You can't miss it. If I happen to see it, I'll sure have thing. A look. Ah,
the spirit of youth, I do hope you'll be able to solve the puzzle. If not for me, then in Greville's memory. Postaram się oczywiście, jak najbardziej. Tylko jeszcze bym sobie skipnął noc, tak żeby był dzień. Będzie trochę łatwiej mi cokolwiek znaleźć, jeśli to już nie musimy demimozów. Cyk, jeśli nie musimy tutaj demimozów już szukać, to możemy sobie spokojnie za dnia to wszystko działać. Kolejne łamigłówki Merlina. A tu musimy właśnie nazbierać trochę malwy, żeby później się nie cofać. Okej, i faktycznie jest nowa aktywność. Zobaczcie, ile tutaj waz jest. Szkoda, że nie można atakować z miotły. No dobra, no to let's go. Why are there so many vases around here? I suppose I should try to find all the vases. Pięknie padają jedna za drugą. Nie mają ze mną szans. Rebellion. I think there should only be a few more vases. Jeszcze tam jest jakaś. Czekajcie, jeszcze tam coś jest. To jest jakaś skrzynka. I pan sprzedawczyk. Stój. Za daleko i za szybko. Oj. Aha. Dali tutaj skrzynkę, słuchajcie. Nie wiem po co, jak mamy miotłę. Więc można... No, tylko jeszcze... O, właśnie, trzeba byłoby wycyrklować odpowiednio. Dobra, i wracamy do was. Mamy jeszcze 4 do ubicia. Zobaczmy, gdzież one są. Jedna jest tam. Dwie są tam. Jedna gdzieś się skitrała. Proszę bardzo. To jakby zapraszał do środka, nie? That's it. I should tell Madame Twiddle about what happened. No nie wiem, czy do Madame Twiddle. Dobra, to możemy w takim razie podjąć to wyzwanie. Arena walk. A z racji tego, że arena walk, to można byłoby zarzucić sobie jakieś dodatkowe zaklęcia ofensywne. I rzućmy jeszcze okiem, bo miałem tutaj jedno wyzwanie od profesor Onai. Użyj depulso na lewitującym wrogu. Dobra, czyli depulso na lewitującym wrogu. No to najpierw sobie to zróbmy. Cyk. Depulso na lewitującym. Rozpocznij. A, no kurczę, tylko mogłem jeszcze się ubrać odpowiednio, bo chyba wydaje mi się, że mam przynajmniej jedną rzecz, która mogłaby być lepsza. Arena w gotowości. Czy ja mogę wejść w wyposażenie? Chyba mogę. Więc skoczmy na wyposażenie i zobaczmy, czy nie mamy czegoś lepszego. Tu nie. Okulary też nie. Czapkę mam lepszą. Tak. Jezus Maria, ale wygląda ohydnie. O Boże. Szalik jakiś lepszy? Nie. To pójdzie do sprzedania. Szata też nie. I odzienie. O, odzienie mam lepsze. Super. No i wygląda nawet całkiem nieźle, więc nie musimy tego zmieniać. Okidoki. Let's go. Oh shit. No to na nim chyba nie zrobimy. Uderz trola jego własną maczugą. Oj. To z tym będziemy mieć problem. Levioso nie. A przynajmniej tak mi się wydaje, że nie. To co, będzie Wingardium Leviosa na niego? A masz. Jeszcze. No cóż. No
Leviosa. A kurde, chyba jednak Leviosa trzeba na nim użyć. Chyba jednak trzeba na nim Leviosa uderzyć. Nie? Czekaj. Nie Leviosa. Nie Wingardium Leviosa. Może Flipendo? Albo Depulso? Dobra, spróbujemy. No bo mamy wyzwania pojedynków, nie? Głupio byłoby z tego nie skorzystać. A jeszcze parę razy mu walimy wełba. Tak! Jest, słuchajcie. Czyli Flipendo musi w niego wjechać. Oła, ale dostałem kurde. Wryło. Dostałem w ryło. No to teraz musimy wrócić do standardowych zaklęć, które nam dadzą chyba największe obrażenia. Bardzo ładnie. Expelliarmus akurat na wilki może ciężko działać, albo w ogóle nie działać. Bo co ma nim i w jaki sposób ma niby je rozbroić? O kurde. O kurde. What the hell? Nie tego! Boże. Dobra, rozwalmy ją. Cyk. Dobra, kto jeszcze? Jeszcze jedna żabka. Dobra, rozwalajmy w ten sposób. Ładnie. Zapraszam pana. No. Kolejna fala. Zakończona. Fala numer 4. Ale nie jest to fala ostatnia. Kurde, ale dostałem pierdziel. A, jeszcze mamy tutaj do czynienia z tymi, z pajączkami. Co mi się stało? Rusz się! Nie! Co jest? No. Are you serious? Dobra, musimy ewidentnie sobie tutaj wziąć i oznaczyć wroga, którego chcemy tak naprawdę atakować. I cyk. Proszę pana. On ma w ogóle 24 poziom.
Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Ty, ale czy... Dobra, weźmy to. Najlepiej jakby on szarżował. Wtedy, z tego co się orientuję, to jest wytrącony z równowagi. O właśnie. I w tym momencie dostaje większe obrażenia chyba. Serio, jeszcze go nie zabiliśmy? Fala ukończona. Dawaj, dawaj. Ostatnia fala. Ale dostaliśmy sporo. Oho, coś czuję, że będziemy mieli do czynienia. Właśnie. To najpierw tego, który nie jest chroniony. Dobra, rozwalmy najpierw te małe gnojki. Ty, a was tu więcej przylazło. Nope. Dobra, jeden z głowy. Kurde, nie trafiłem. Jezu, jeden taki, drugi większy, no. O, ale mnie zjechał. Ty, ktoś tutaj coś czaruje. Mi się to nie podoba. Przepraszam. Panu po nogach tutaj robię. A no tak, tego nie zrobię. No to w takim razie najpierw skumajmy tego gościa. Nie. Okej, to mamy. Teraz tego, o, shit. Tego, który nie ma ochrony. Nope. Najpierw te gobliny, kurde, trzeba wywalić. Okej. Który następny? What? Jakim cudem? Nie. Mam cię. Dobra, teraz ten. W sumie my mamy. O, szli w życiu Barabasza. Przepraszam. No przesuń się, bo nie widzę wroga. No dawaj, Expelliarmus. Dobra, gdzie są jeszcze te małe gnoje? Tam jest jeden. Zapraszam tutaj. Dobra, i chyba zostaliśmy tylko sami, tak? Pięknie. I myk. Dobrze, i w łeba. No ale nie w tego, no przecież kurde, najpierw jednego eliminujemy. No, Expelliarmus na niego niestety nie działa, więc zastanawiam się, jak moglibyśmy inaczej to podziałać. Aresto Momentum, to może to Flipendo zamiast Expelliarmus, bo ono nie zadaje żadnych obrażeń. No dawaj, dawaj. Raz, dwa. No i gdzie jest walnięcie pałą w ziemię, no? I teraz.
cyk, powinno go załatwić. Świetnie. Nope. No dawaj pałką w ziemię, dawaj pałką w ziemię. I za 500 ładnie włazi. I jeszcze raz. Porobieni! Easy peasy. Powrót do Highlandów, tak. 200 punktów expa jeszcze na koniec dostaliśmy. Całkiem fajnie można było tutaj podexpić. Wydaje mi się, pomiędzy tymi falami. Nieźle. Co prawda nie wymagało od nas to zadanie, zrobienie tego wyzwania, ale warto było, warto było. Takie faktycznie stawiające pewną poprzeczkę, nie? Było całkiem dużo tych przeciwników wokół. Oj, przepraszam. Mrs. Twiddle, your husband was right. The statue was part of a puzzle. Oh, really? How exciting! Exciting? Yes. I had to destroy a number of large vases, and that seemed to activate some sort of charm on the statue. Well done. Oh, I miss having someone like you around with a thirst for knowledge and a quick mind. Well, my curiosity has been satisfied. Thank you for that. Who knows what I'll encounter on my next constitutional? Pięknie. Sprawa załatwiona. Ważna zagadka. Ważna zagadka. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, trochę expa. Nowe aktywności wiemy, że mamy, czyli coś takiego jak wyzwania. I będziemy też w następnych wioskach szukać demimozów. Ale to już następnym razem. Dlatego ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo wdzięczny. No i mam nadzieję, że widzimy się jutro o 16 na kanale w kolejnym odcinku. A dzisiaj zapraszam was do dwóch playlist proponowanych dla was i widzimy się w komentarzach. Trzymajcie się, na razie. Bye, bye.